Dobrze, szanowni państwo, to w takim razie, skoro jesteśmy już w komplecie, wiele osób dzisiaj, jak państwo widzą, z wielu środowisk, są z nami samorządowcy, są z nami przedstawiciele młodych ludzi, którzy chodzą do szkół na co dzień, są z nami przedstawiciele nauczycieli, wszystkich osób, wszystkich środowisk, które tworzą właśnie szkołę. I chcemy dzisiaj państwu powiedzieć o tym, dlaczego te wszystkie środowiska są przeciwko zmianom proponowanym przez rząd, które roboczo nazywają się Lex Czarnek. I dzisiaj jesteśmy w składzie panów prezydentów Gdyni, Sopotu, pan Wojciech Szczurek, Jacek Karnowski są zastępcy, którzy zajmują się właśnie edukacją w Gdyni, w Sopocie i w Gdańsku. Jest z nami pani Monika Chabior, jest z nami pan Bartosz Bartoszewicz, jest z nami pani Magdalena Czarzyńska-Jachim, są z nami także przedstawiciele młodzieży, Zofia Wójtkiewicz, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Sopotu, są z nami też przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska, są z nami także samorządowcy z takich miejscowości jak Krynica, Linia, Sztum, Puck, Reda. Jest z nami oczywiście także pan wicemarszałek Leszek Bona, którego bardzo proszę o głos na początek. Panie marszałku, zapraszam. Nie zapomniać o starostach i o wójtach. Tak jest, i są starości, oczywiście wójtowie, samorządowcy, szanowni państwo z Pomorza i z ruchu samorządowego. Tak jest, panie marszałku, bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Pomorska Rada Oświatowa jest inicjatywą oddolną, ukonstytuowaną za sprawą naszego regionalnego parlamentu, Sejmiku Województwa Pomorskiego w roku 2015. Skupia ona przedstawicieli różnych środowisk za sprawą osób reprezentujących dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, rodziców, władze samorządowe, związki zawodowe, organizacje pozarządowe, organizacje pracodawców, środowiska naukowe i media również. W posiedzeniach Rady Oświatowej często biorą udział zaproszeni goście, wybitni eksperci w różnych obszarach oświaty. Działalność naszej Rady ukierunkowana jest przede wszystkim na regionalny dialog edukacyjny. Naszymi priorytetami są poprawa spójności edukacyjnej oraz poprawa jakości edukacji na Pomorzu. Musimy na ten temat rozmawiać z uczniami, z nauczycielami, musimy rozmawiać z samorządowcami o poprawie jakości edukacji. Musimy rozmawiać o tym, co zrobić, aby w przyszłości było lepiej. Szanowni państwo, Rada Oświatowa wielokrotnie zabierała głos w ważnych kwestiach dotyczących oświaty. Dziś również negatywnie opiniujemy projekt zmian ustawy Prawo oświatowe. Naszym zdaniem minister edukacji i nauki przygotował zmianę ustawy Prawo oświatowe, który jest niezgodny z konstytucją, albowiem samorządy gminne, miasta, powiaty, województwa realizują swoje zadania oświatowe na rachunek własny i na własną odpowiedzialność. A tymczasem co się dzieje? Tymczasem minister edukacji proponuje, aby ograniczyć naszą suwerenność i naszą samorządność. Minister edukacji proponuje, aby to kuratorzy oświaty, a nie podmioty tworzące placówki oświatowe decydowały o powołaniu dyrektora bądź jego odwołaniu. Rada nie zgadza się jeszcze z innymi zmianami prawa oświatowego. Nie zgadzamy się na to, aby kuratorzy oświaty decydowali o tym, z jakimi organizacjami szkoły mają współpracować w realizacji procesów edukacyjnych i wychowawczych. Nie zgadzamy się na ideologiczną ingerencję w proces kształcenia dzieci i młodzieży. Szanowni państwo,
wspólnie zwyciężyliśmy, protestując przeciwko Lex TVN. Teraz musimy protestować przeciwko Lex Czarnek. Musimy chronić naszą oświatę, nasze dzieci, naszą młodzież przed ideologicznymi zakusami rządzących. Jesteśmy to winni naszym dzieciom i wnukom. Jesteśmy to winni Polsce. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam panią Monikę Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska do spraw usług społecznych równego traktowania. Szanowni państwo, jesteśmy tu po to, żeby się sprzeciwić przed oddaniem naszych dzieci w ręce fanatykom. Nie oddamy ani naszych dzieci, ani naszych nauczycieli, ani naszych dyrektorów. To, co jest w tej chwili szykowane, jest absolutnym skandalem. Będzie krokiem wstecz. To będzie dokładnie tak, jak w tym filmie Nie patrz w górę. Minister Czarnek chce, żeby nasze dzieci nie patrzyły w przód, tylko patrzyły w tył. A my chcemy, żeby były gotowe na to, co niesie przyszłość, żeby były jej twórcami, żeby były absolutnie u władzy, jeśli chodzi o swoje własne życie. Dlatego nowoczesna szkoła to jest nasze marzenie, to jest nasz plan. Silni, mocni nauczyciele, nauczycielki, mocni dyrektorzy. Nie zgadzamy się na zastraszanie. W tej chwili dawanie kredytu zaufania ministrowi Czarnkowi to już minęło. Nie możemy na to absolutnie się zgodzić. Widzieliśmy, co się działo, widzieliśmy zastraszanie dyrektorów, widzieliśmy procesy dyscyplinarne wobec dyrektorów i wiemy, że Lex Czarnek i Lex Wąsik, który wprowadza zapis karny do prawa oświatowego, obie te zmiany po prostu będą dalej próbować terroryzować, zastraszać pracowników naszych szkół, a są to osoby kompetentne. Mamy wspaniałą kadrę w polskich szkołach, otwartą na dialog i chcącą się rozwijać. Dajmy im pracować. Nie zgadzamy się na Lex Czarnek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam panią Zofię Wojtkiewicz, przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta Sopotu. Głos młodych ludzi teraz w takim razie. Jako młodzi ludzie mamy marzenia. Pragniemy uczyć się w wolnej szkole, rozwijać się w demokratycznej i zgodnej Polsce. Dążymy do tego być dorosłym człowiekiem, który ma otwarty i tolerancyjny umysł. Nie osiągniemy tego, gdy będziemy żyć w strachu i zniewoleniu. Nauczyciel to jeden z kluczowych zawodów w społeczeństwie. Jako uczniowie pragniemy, żeby nauczyciele przekazywali nam wiedzę prawdziwą, nieocenzurowaną i nie zideologizowaną przez Ministerstwo Edukacji albo urzędników kuratoryjnych. Wszystkim kobietom życzę, abyśmy nie bały się edukować, aby żaden mężczyzna, a szczególnie minister Czarnek, nie mówił nam, co mamy robić i jak mamy żyć. Chcemy żyć w wolnym kraju, który nie pozwala nam na rozwijanie się. Z okazji Nowego Roku życzę wszystkim wolnej szkoły, a przede wszystkim bezpiecznej Polski, w której każdy z nas będzie się czuł bezpiecznie i swobodnie. Dziękuję. Brawo. Dziękuję bardzo. Pani Alina Morska, Związek Nauczycielstwa Polskiego. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Jako Związek Nauczycielstwa Polskiego w momencie, gdy zostały ogłoszone zmiany w prawie oświatowym i w ustawie Karta Nauczyciela, moja organizacja zaopiniowała wszystkie zmiany negatywnie. Nadal podtrzymujemy swoje stanowisko z lata poprzedniego roku. Cóż jest niebezpieczne w zmianie Lex Czarnek? Na pewno szkoła XXI wieku potrzebuje idei demokratyzacji, która żyje i jest wszechobecna w szkole. Zmiana Lex Czarnek zabiera nam, ponieważ urzędowo ma być sprawowana kontrola nad organizacjami i stowarzyszeniami, które będą mogły wejść do naszych szkół. Zmiana Lex Czarnek jest też niebezpieczna, ponieważ w dość znaczny sposób inwigiluje nauczycieli. O co chodzi? Dane gromadzone w systemie informacji oświatowej na temat nauczycieli, ich zwolnień lekarskich, ich urlopów dla poratowania zdrowia będą te zmiany gromadzone przez ZUS. A
dane, które będą przekazywane, będą dotyczyły wykształcenia, poziomu awansu zawodowego. Są to dane, które na pewno nie powinny być gromadzone i przedstawiane, bo chyba żadna grupa zawodowa w ten sposób nie będzie inwigilowana. Jako Związek Nauczycielstwa Polskiego w sierpniu, na początku sierpnia, 31 sierpnia, wpisaliśmy się w ideę wolnej szkoły. Związek Nauczycielstwa Polskiego wsparł ideę wolnej szkoły i razem z wolną szkołą od momentu przedstawienia zmian w prawie oświatowym negujemy wszystko to, co proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, jeżeli chodzi o prawo oświatowe i ustawa Karta Nauczyciela. Dziękuję. Zapraszam pana prezydenta Bartosza Bartoszewicza, wiceprezydenta Gdyni do spraw jakości życia. Szanowni Państwo, nowoczesna i dobra szkoła to miejsce, w którym osoba młoda ma odkrywać swoje pasje, marzenia, ma odkrywać swoje talenty. Ma rozwijać swoją innowacyjność, kreatywność, ale to, co jest niezwykle ważne, ma być osobą, która ma zadawać pytania. Często bardzo ciężkie pytania i wspólnie z dyrektorami, z nauczycielami, z swoimi rówieśnikami ma poszukiwać odpowiedzi właśnie na te ciężkie pytania. Aby zrozumieć, jak trudna i zła może być zmiana, która jest dziś szykowana, musimy popatrzeć na szkołę, która dziś funkcjonuje. Szkoła, która w wielu przypadkach jest tworzona przez dyrektorów, przez rodziców, przez młodzież, przez nauczycieli, przez znakomitą kadrę. To szkoła, w której te wszystkie środowiska, środowiska organizacji pozarządowych, środowiska właśnie pedagogiczne starają się znaleźć najlepsze rozwiązania, aby młodzi odkrywali swoje marzenia. Zmiana, która może się zadziać, może doprowadzić do tego, że to jednoosobowo kurator będzie decydować o tym, jak prowadzona jest placówka. Jest to zmiana, która niezwykle niepokoi i zmiana, która na pewno nie będzie dobra dla dzieci. Jestem przekonany, że nasza obecność dzisiaj w tym miejscu jest spowodowana właśnie głównie troską o kolejne pokolenia, ale także o to, gdzie będziemy za kolejnych kilkadziesiąt lat. Gorąco kibicuję wszystkim, abyśmy przeciwstawiali się tej zmianie, bo ta zmiana jest niestety tragiczną, może być tragiczną w skutkach, jeżeli chodzi o najmłodsze pokolenie i najmłodszych mieszkańców naszego województwa. Dziękuję bardzo. To głos starostów, proszę Państwa. Pan Leszek Sarnowski, starosta Sztumski, także członek Ruchu Samorządowego Tak dla Polski. Szanowni Państwo, reforma samorządowa to chyba jedno z największych osiągnięć naszej transformacji. To fundamenty demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. My, samorządowcy, niemal każdego dnia jesteśmy weryfikowani przez naszych mieszkańców i przed nimi odpowiadamy, między innymi za poziom oświaty. Dziś swymi nieodpowiedzialnymi decyzjami minister Czarnek cofa nas nie tylko do czasów partyjnego centralizmu głębokiego PRL-u, ale także do sanacyjnego autorytaryzmu. Rękami ministra Czarnka PiS odbiera dzisiaj, niszczy dzisiaj samorządność i polską szkołę. Odebrane zostaną uprawnienia i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego w prowadzeniu placówek oświatowych, między innymi przez odebranie możliwości odwoływania dyrektorów na przykład, czy tworzenia lokalnej sieci szkół. Samorządy zamiast realizacji swych konstytucyjnych uprawnień zarządczych zostają sprowadzone do roli administratorów budynków. To skandal i bezprawie. Protestowaliśmy i wychodziliśmy na ulicę w obronie wolnych mediów. Dziś protestujemy w obronie samorządności oraz wolnej i autonomicznej szkoły. Dziękuję bardzo, pan starosta Leszek Sarnowski. Zapraszam panią prezydent Magdalenę Czarzyńską-Jachim, wiceprezydentkę Sopotu, przewodniczącą Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich, także Ruch Samorządowy Tak dla Polski. Protestujemy przeciwko partyjnej szkole, a to, że ona będzie partyjna, widać chociażby po HiT-cie, który rozporządzeniem wejdzie w życie od przyszłego roku szkolnego. I nasze dzieci, uczniowie polskich szkół, niezależnie czy publicznych, czy niepublicznych, nie będą mieli okazji uczyć się o takiej instytucji jak na przykład Rzecznik Praw Obywatelskich. Nie będą mieli okazji uczyć się o Unii Europejskiej, o wartościach europejskich. Nie będą mieli okazji uczyć się jeszcze o wielu rzeczach, które do tej pory były w programie wychowania obywatelskiego, bo ponad 40% tego materiału zostało wyrzucone z przyszłego HiT-u. Będą się uczyć o tym, że rozdział Kościoła od państwa to jest kwestia komunizmu. Będą się uczyły o tym, że prawa człowieka to jest nie wiadomo co. Prawa człowieka w HiT-cie
pisane są w cudzysłowie. Ja się obawiam, że za chwilę, jeżeli tak dalej pójdzie, to słowa demokracja i samorządność w kontekście Polski także będziemy pisać w cudzysłowie. Dlatego jesteśmy tutaj tak silną grupą. I dzisiaj w kilkunastu miastach i regionach całej Polski odbywają się takie konferencje, a jutro jedziemy do Warszawy, gdzie Lex Czarnek będzie czytany podczas komisji sejmowej. Musimy to zrobić dla naszych dzieci. Walczmy o to, bo one zasługują na dobrą edukację. Bardzo dziękuję pani prezydent za te słowa. Szanowni państwo, w sieci znajdą państwo za chwilę po naszej konferencji także apel na profilach panów prezydentów, burmistrzów, wszystkich samorządowców. Także prosimy o udostępnianie także tego apelu. Państwa zapraszam do wspólnego zdjęcia, a państwa zapraszam do indywidualnych rozmów po naszej konferencji. Więc na początek zapraszam do wspólnego zdjęcia.